Pojechałbym do Szwajcarii. Mamy Szwajcarię w Polsce. Szwajcaria w Polsce. Wow, jest naprawdę spoko. Cześć, a w zasadzie witam waj wszystkich, baro serdeczne. Serdeczno. Witam waj wszystkich, baro serdeczno. Z tej strony, gdzie bądź. Jesteśmy na Kaszubach i kilka ostatnich dni spędziliśmy tutaj. Chcielibyśmy pokazać wam kilka naszych ulubionych miejsc i ulubionych aktywności w Szwajcarii Kaszubskiej. My koło tablicy zjazd na Jarraduni, na Babidu przyjeżdżaliśmy pewnie z 10 razy już, bo mieszkamy niedaleko, ale potwierdza się teza, że warto rozmawiać. O Jarraduni opowiedział nam pan z Kajaczkowa, mocno zachęcając i... Jakże jesteśmy mu wdzięczni za to polecenie. Wspaniała jest ta trasa, zauroczona totalnie. Bardzo polecamy, bardzo. Spotkaliśmy na początku trasy panią z grupą dzieci, z czwórką konkretnie dzieciaków. No i tak sobie myślę teraz o nich, jak oni sobie dają radę, a przede wszystkim ich opiekunka. Bo nie jest to trasa dla każdego. No i powinniśmy byli zabrać kije. Te tereny są naprawdę pagórkowate. A to jest najbardziej ekstremalna trasa w województwie pomorskim. Czytałam, że są elementy wspinaczki, ale trochę w to nie wierzyłam. A tu proszę. Wszystko prawda. Szlak jest po prostu morderczy. Ale piękny. Tam dalej naprawdę. Która jest godzina, jeśli można, bo zgodzę. Często spotykam na drodze. Anioły stróże? O. Bardzo często. Anioły drogi. Moment, to jest zawsze. O, ktoś zgubił wodę. Ojoj. Nawet w rezerwacie. Schowaliśmy i do Tesia. Wodzie. Cały czas idziemy wzdłuż rzeki Raduni, która na tym odcinku ma górski charakter. No i w związku z tym, że jest to rezerwat, pływanie kajakiem na tym odcinku jest zabronione. Takie tędy, one się potem schodzą. Jeszcze nie skończyliśmy na dziś, a Zofia już mówi, że chce tu wrócić. No, na pewno. No to jest chyba mój numer jeden. Chociaż wszystko mi się podoba. Ale tutaj to jest takie zaskoczenie, taka niespodzianka wspaniała. Bo też nigdzie nie czytaliśmy tego, nie? No, ciekawostka o Raduni. Jest to rzeka pierwszej klasy czystości i wodę pitną zaopatruje Gdańsk. Co prawda w Jarze nie widzimy jej za dużo, ale kojarzysz taką piosenkę? Radunia in the jar. Wiem, 5 gwiazdów. Ile? Od kiedy przeczytałem o tym, że w Koszałkowie mają górskie trójkołowce, na których zjeżdża się trzema kołami z góry. Nie mogłem się doczekać. Do góry jedziemy prosto, tak jak jest wyjeżdżona ścieżka. U góry są dwie białe tabliczki. Za drugą białą tabliczką jest żółty słup, żółta linia na ziemi, tak? Przednie koło przejeżdża żółtą linię na ziemi, tak jak na rysunku. Dopiero wtedy podnosimy środkową kierownicę do góry. Jak ci się podoba? Czuję się jak bohater gry Mario Kart Wii. Giovanni! Dźwigamy się? Dźwigamy się. Okej. Nie było startu! 3-4, start! Jest to rewelacja. Jedyny zarzut to, że zjazd nie jest dłuższy. Ale to i tak świetna atrakcja i nigdy, nigdzie z czymś takim się nie spotkaliśmy. To może warto dodać też, że góra, z której zbocza zjeżdża się, również jest ciekawym obiektem. Wieżyca.
to tutaj, na Kaszubach, znajduje się najwyższy punkt nie tylko północnej Polski, nie tylko Pojezierzy Bałtyckich, ale i całego Niżu Środkowoeuropejskiego. Wieżyca, na której znajdujemy się, na której szczycie zbudowano tę piękną wieżę widokową, mierzy 329 metrów ponad poziom morza, które przy dobrej pogodzie, bezchmurnej i bezwietrznej, co akurat nie jest przypadkiem dnia dzisiejszego, widać. A może nie widać? W hel widać. A czy może widać? Nie wiem. Może. Przy wieżycy porasta piękny bukowy las. O, proszę. Proszę, pani spojrzy. Z 10 zł trzeba wyskoczyć, żeby na szczyt wieży wskoczyć. Wieżyca jest czynna tylko w określonych godzinach. Od której? Od 9 do 20. Od 9 do 20. Jak Kaszubi mówią na Szwajcarię kaszubską? Westrzodk. Czyli środek ich kraju. Serce Kaszub. No nie wiem, jak to wymówić. Westrzutk. A... jak się nazywa takie coś, że wszędzie widzisz twarze? Pareidolia. A propos ciekawych nazw. Zarumieniły się Kaszuby, kiedy po raz pierwszy nazwano je Szwajcarią Kaszubską, a dokładniej Kaszubische Schweiz, bo to nie jest tak, że sami sobie wymyśliliśmy, że o, to będzie fajna nazwa taka marketingowa, tylko wymyślili ją w XIX wieku niemieccy turyści, którym te tereny skojarzyły się z jeziorem czterech kantonów w okolicy Lucerny. Kaszubische Schweiz. Najważniejszego wam nie pokazałem. Tutaj jest taki przycisk, którym możecie sobie regulować podczas jazdy wysokość siodełka. Co? Górki, żeby mieć większą kontrolę nad rowerem. Siadacie na rowerze, przyciskając, puszczacie i macie na dole siodełko. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Dobra. Dobra, a jakbyś... Brian gotów. Jessica. Słucham? Jessica rusza w teren. Co masz, busta czy trail? Ja to busta. I górka mi nie straszna. A ty? Trailik. Dobra. Sprawdzamy busta. Jak oceniasz jazdę na rowerze elektrycznym? Wybitnie. Przed chwilą zjechaliśmy błędnie z górki. I w ogóle nie złoszczę się, że musimy wracać pod górkę. Jedzie czołg. I teraz wiem, co to mam takie koła. Nie jest mi nie straszne. Muszę przyznać, że Kaszuby w swojej pagórkowatości są idealnym miejscem na rower nie tylko górski, ale i elektryczny. Zdecydowanie. W Szwajcarii Kaszubskiej znajdziemy mnóstwo fantastycznych tras rowerowych. Wiele z nich jest szczegółowo opisanych w przewodnikach czy w aplikacji mobilnej Szwajcarii Kaszubskiej. My zdecydowaliśmy się na taką improwizowaną trasę dookoła Jeziora Ostrzyckiego, a potem skoczyliśmy na drogę kaszubską, aby wjechać na wiatrak w Ręboszewie. Przed II wojną światową na Kaszubach było podobno sporo wiatraków. No niestety nie przetrwały tamtych czasów, ale właściciele tej oto przestrzeni postanowili zbudować replikę wiatraka, wiatraka typu Koźlak. I dzisiaj stoi pięknie na wzgórzu, otoczony przez jeziora, a wewnątrz można napić się kawy, herbaty, bo jest kawiarnia, albo
spać, bo na górze są też pokoje. Nocleg w wiatraku w czteroosobowym apartamencie z łazienką, z wanną. 300 zł. No ale spać z takim pięknym widokiem to może być miły pomysł. Zdrów. Kaszuby środkowe są w bardzo ciekawym położeniu i są takie niewyeksploatowane turystycznie przez swoje położenie, bo część polskiego wybrzeża od Łeby po Hel i Zatoka Gdańska też są na terenie Kaszub. Więc ludzie tak przejeżdżają. Raczej jadą tędy, nad morze. Mijają. Trochę tak jak ze Słowenią, że wszyscy ją pomijają, jadą do Chorwacji. Słowenia Kaszubska. Zmiana nazwy. Będąc na Kaszubach, bardzo warto zajrzeć do Muzeum Ceramiki Neclów. Jest to miejsce z wieloletnią tradycją, historią, ponieważ już teraz prowadzi je 10. pokolenie tej rodziny. Można tu zajrzeć, podziwiać dzieła, zakupić sobie jakieś, a nawet stworzyć je samemu. Pierwszy necel, który zainteresował się zawodem, pracą w glinie, urodził się w 1677 roku. Przepraszam, jaki kubeczek prawisz? Taki sam, ale ładniejszy. Woli spokojnie, bez obydwie, nie? Bez takich gwałtownych ruchów. Spokojnie, powoli. Ja prowadzę dłonie, czyli jakby pana dłonie słuchają. To jest najważniejsze. Muszę się wam przyznać, że nigdy nie byłem tak blisko z mężczyzną. Ja to traktuję profesjonalnie, także spokojnie. Tu, pioną z góry na dół. Robimy powoli, nie ruszamy palcami. Idziemy na dół, nic więcej. Jak on ma sztywne ręce, ja nie mogę nimi ruszyć, tak? No. Ja muszę je poprowadzić, tak? Dobrze. Tylko jest lata ten kciuk. Jak w tańcu. Myślę, że tworzymy świetny duet. Ale z Dolniacha. Co? O, to ja z panem 12 lat temu. Czy to na pewno to samo? Ale się zmieniłaś. Przepraszam, na chwilkę domofon dzwoni. Halo? Kurier? Zapraszam. Czy to nasze kaszubskie kubki? Dziękuję bardzo. Jesteśmy. No szkło. Mój! Idealny! Ale gdzie, jak gdzieps? Ty mi rękami! Ale chyba się zamienimy, co? Bo ty więcej pijesz. Mój wyszedł większy. Aleśmy zrobili ładne rzeczy. Dziękujemy! I wracamy na Kaszuby. Na przepiwkie cias, a ten strych wydy cos. A co je, nie młych, to chcęły spiwać mnie. Nie chcą płepleście, a ten strych wydy cos. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak odmienny od polskiego jest kaszubski, póki nie posłucha piosenki Sanach w tej wersji. Nieprawdaż? Jedną z najciekawszych, a na pewno najbardziej nieoczywistych atrakcji tego regionu jest, otwieram cudzysłów, zamek. Zamykam cudzysłów w Łapalicach. Atrakcja o tyle nieoczywista, że nigdy nie miała być zamkiem. Niegdysiejszy inwestor dostał zgodę na budowę tam domu z pracownią. No ale tak mu się omsknęły te plany budowlane, że 30 razy większe jest ten obiekt. 12 wież, 365 okien i nie chcę romantyzować samowoli budowlanej, ale straszna szkoda, bo no imponujący obiekt, który niszczeje i którego beneficjentem jest tylko właściciel parkingu samochodowego nieopodal, gdzie płaci się 10 zł. Na teren zamku wchodzić nie można, ale to nie problem, bo podobno najciekawsze widoki są z góry i na to mamy pewien pomysł.
związku z tym, że zamek od wielu lat niszczeje, to nadzór budowlany nałożył zakaz wchodzenia na jego teren. I mimo to miejsce przyciąga bardzo wielu turystów. Nie należy na ten teren wchodzić, my też tego nie promujemy, aczkolwiek no, mówimy o tym, że jest taka możliwość. Zamek jest też umieszczany w oficjalnych przewodnikach dotyczących regionu. Więc jakby coś na własną odpowiedzialność. Innym miejscem, którego wam nie pokażę, chociaż bardzo chciałbym, jest Starkowa Huta. A to dlatego, że przejście tej ochrony z Marvela jest bardzo trudne. Co możemy pokazać, to piękna makowa łąka na wjeździe do miejscowości Garcz. I w Garczu też rozpoczyna się Droga Kaszubska. Wiem to z aplikacji Szwajcaria Kaszubska. Trasy samochodowe Drogi Kaszubska. Będziemy ruszać 21 km. Dużo punktów widokowych przed nami. Korzystając ze wspomnianej już Drogi Kaszubskiej i przejeżdżając m.in. Bramą Kaszubską, czyli wąskim przesmykiem rozdzielającym jezioro Raduńskie na dwie części, docieramy do Dworku Wybickich. Wbijamy na teren Dworu Wybickich. Mówię tak, jakbyśmy wbijali jakoś nielegalnie, a po prostu weszliśmy przez furtkę, zadzwoniwszy domofonem. To niesamowite. Nie no, piękny jest ten dworek. To jest przepiękny. Przepiękny, bo przejmuje go częściowo roślinność. Jakby był jedynie ładnym budynkiem, to by był piękny. A tak jest przepiękny. Przechodziliśmy tędy wcześniej i nawet nie zwróciliśmy uwagi na pomnik przyrody, który jest przed samym wejściem głównym. I dopiero doczytałam w aplikacji, że jest to 300-letni dom. Bardzo jest to pomocne, żeby sobie o każdym miejscu doczytać. Witam w parczku przylegającym do Dworku Wybickich. Wybickich, z których jeden to ziomek odcinka. Józef, bo o nim mowa, to autor Pieśni Legionów Polskich, napisanej pod koniec XVIII wieku, która z czasem stała się hymnem naszego kraju. A dworek jest posiadłością rodową, w której to Wybiccy zamieszkiwali przez kilkaset lat, skąd wyprowadzili się do pobliskiego Będomina, gdzie Józef urodził się. Tam znajduje się też Muzeum Hymnu Polskiego, ale tego budynku nie pokażemy wam, bo nie jest na terenie Szwajcarii Kaszubskiej. No ale jesteśmy na Kaszubach i Wybicki, wybitny, był Kaszubem. Dzień dobry, my na herbatkę. Herbata, kawa, szarlotka na ciepło. Ale dużo jest rodzajów herbat w tej herbaciarni? Mhm. Dzika róża z pigwą i truskawką. A propos truskawek. Tu w truskawce jest ta baczka na co? 10 zażyć, tak? I to wszystko? To wszystko na raz? Ciągnij tak zdrowo do nosa. Wystarczająco zdrowo? Każdą zdrowo. Dla zdrowotności, tak? Dziękuję bardzo. Ale będę zdrowy. Jestem zachwycona pana butami. Zażyj z mojego roga, a nie będzie twojej żonie nigdy bolała głowa. Ale ma pani piękną czapeczkę. Dziękuję bardzo. Wszystkie mamy. Jejku, cudne. Pani mi wytłumaczyła, że można je jeść bez mycia, bo są certyfikowane, czyli nie mogą używać żadnych oprysków,
I też są na słomie, nie na piasku, więc nie są brudne. Także zajadamy się od razu. Widzisz? Po pani ze zmywanką przyjechała. Proszę Państwa, 8 minut. Zapraszam wszystkich. Tyle się nawciągałem tabaki, wiele posłuchaj. Zróbmy sobie krótką gastroprzerwę. No król wód polskich, Szczupak jest król wód polskich. Jak... Ta kapusta to jest dla mnie taki powrót do przeszłości. Ona smakuje jak kapusta od mojej sąsiadki, którą wyjmowałam z drewnianej beczki. I zajadałam się bardzo. Jest przepyszna. Niby ta kapusta, a taka pełna smaku. Nie potrafię niestety recenzować jedzenia, ale myślę, że mogę Wam polecić trzy nasze ulubione lokale gastronomiczne. To będzie smażalnia u Edzia w Ostrzycach, Hecz w Chmielnie, Kociołek Rybaka. Normalnie jest dwa razy większy, ale poprosiliśmy o jedną zupę na dwie osoby. I dostaliśmy dwóch małych miseczkach, co jest bardzo miłe. Bardzo, bardzo smaczne. Plince, pulki, grucholce, rzucanki, sztampowe bulwę ze szperkoma. Ja jestem zachwycona w menu jedzenie dla psa. To jest drugie danie, które bierzemy na spółę. Nie dlatego, że nam żal pieniędzy, tylko nie chcemy marnować jedzenia. Ale smaczne. I u przyjaciół? Latko oznacza chłodnik. Chłodnik oznacza latko. Czy zaprzyjaźnisz się z nim w gościńcu dla przyjaciół? Tak zrobię. Dobrze. Zupa mi nie wystygnie, więc możemy porozmawiać o tej planszy, którą widzimy w wielu miejscach na Kaszubach. I to jest taka jakby rysunkowa instrukcja do śpiewania najważniejszej pieśni kaszubskiej, bo tekst wskazuje się na tej pięciolinii i to jest bardzo ważny element lokalnego folkloru. Mam to. To je chruści, to je dłędzi, to kasza co stolęca. To są basy, to są skrzypce. To oznacza Kaszuba. Bardzo ważną częścią kuchni kaszubskiej są oczywiście rybki. No i tutaj sielawka z ziemniaczkami. I masłem czosnkowym. To taka nasza trójka. Napisałem do swojej duszy, że się spóźnimy, że będziemy około 18.30, bo mam małe opóźnienie, a ona super. Im chłodniej, tym lepiej. Ale musicie utulić owce za spóźnienie. Nie mam nic przeciwko. Florka, tak? Urosła, to już jest wersja większa. To już jest duża owca. Bo ta mała owca, jej mama nie miała mleka i ją odrzuciła. I on mówi, od pierwszego dnia jest karmiona butelką. I taka owca w górach to jest utrapienie, bo ona się nie pasie ze stadem. Poczekaj. Do Łapina Kartuskiego wbrew pozorom nie przyjechaliśmy dla owiec, ani króliczych noworodków, a dla sów. Element animalny. Właścicielka sowiego zakątka ma tu kilka ptaków, przy udziale których organizuje wykłady edukacyjne. Jest to przefantastyczne miejsce z pasją, gdzie będziecie mogli przyjrzeć się tym majestatycznym drapieżnikom z bliska i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji. Ja wstrzymuję się od ciekawostek, żeby nie psuć całkiem niespodzianki. Serdecznie polecamy to miejsce. Skąd u ciebie zajawka na sowy? Nie mam pojęcia.
Poważnie. Tak naprawdę przede wszystkim namówił mnie mój przyjaciel, który jest leśnikiem, sokolnikiem. I tak od niego chyba to się zaczęło. Przekazał pasję. Przekazał pasję, namawiał do pasji. Niewiele brakowało, żebyśmy zakończyli ten odcinek bez kajaków. Jak ja to mówię, spływajcie! O, jak sobie lecą motylki, latają ważki. O, masz na wiośle. Smokomuchę. Po angielsku ważka to jest dragonfly. Czyli smoku lataj. Ale ile ich jest tych maluchów? Chyba jeden płynie właśnie naszą stroną. O, o, myślę, on płynie. Nie. Spadaj. Nic się nie denerwuj. O, płynie za nami. Cieć. No, lubię kręcić, bo jak kręcę, to nie muszę wiosłować. Jak kręcisz, to ja kręcę. Płyniemy sobie Radunią. Fajna jest ta nazwa, bo to taka... Nie rada. Radunia. Radosna. Ha? Radosna. No. Jeżeli chodzi o kajaczkowanie na... Przepraszam, zachwycam się swoim cieniem, bo tutaj się sobie odbijam. Jeżeli chodzi o tę część Kaszub, to jest to najmocniej rekomendowany odcinek. Zarówno przez publikacje, które my czytaliśmy, jak i przez nas samych. Ciekawym szlakiem kajakowym jest też tak zwane kółko raduńskie. No i rozważaliśmy, ale na to potrzeba jednak 48 godzin. Więc no, musimy wrócić, bo tym razem nie starczyło nam czasu. Ależ słońce przyświeca. Jakie piękne nagranie. Widzisz to? No, 19.40 wsiadaliśmy do kajaka. A pan mówi... No dobra, najwyżej zajedziecie bardzo późno. I my jesteśmy całą dobę. Więc... Super, bo mieliśmy wątpliwość, czy to się uda jeszcze dziś zmieścić i zmieściliśmy i polecamy bardzo kajaczki o zachodzie słońca. Tak chyba jeszcze nie płynęliśmy, co? No nie. Ty, jedna płynie na grzbiecie matki. Albo dwie. Słodko. Co? Ale to było śliczne. Dalej tam, w lewo. Ale taka mecz, tak potrzebna. Ja nie wspominam za dobrze takiego trzymania drzewa, bo tak żeśmy się utopili przecież z Bartkiem w Świdrze. Na Raduni występują bystrza. Miejscami ma górski charakter. Ciekawe, bo jesteśmy prawie nad morzem. Tu też lewo. Lewą stronę. Ale super to bystrze, jak taki przyspieszacz dla kajaków. Mega, bardzo mi się podobało. Jak w grze komputerowej, nie? Aż tak... No? Mario Kart Wii! Znowu! Kolejna plansza! Cicho, nie zapasuj. Niech łysuj tym wiosłem. Dokładnie to wypowiedziałam, jak tu płynęliśmy, że ciekawe, czy... Sarenki i koziołki schodzą tutaj napić się wody i że bardzo chciałabym to zobaczyć w związku z tym, że płyniemy tu sami i już nie ma ludzi i nikt im nie przeszkadza i proszę. Jak ci się podoba, gdzie byłeś? Bardzo, myślę, że moglibyśmy zaraz sporządzić długą listę zwierzyny, jaką widzieliśmy podczas dzisiejszego spływu. Fantastycznie, znowu zrobiliśmy to dobrze i mimo iż to niedziela, to nie było żadnego innego kajaka. No i mamy to. Nie. Jeszcze raz. Mega, trasa jest mega. Zakrętasy. Czasami się zdarzało, że ktoś lądował u nas o 11, bo tak mi się spodobało. I z telefonami w ręce po prostu jeździli, szukali, nie? Dzięki prezes. Siemanko, wiceprezes. Siemanko. No i do zobaczenia następnym razem. Do stworzenia odcinka zainspirowało nas Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby z siedzibą w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, czyli Kartuzach. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to zaproszenie i liczymy, że kogoś nasz film namówi na kilkudniowy pobyt w tych okolicach. Sami nie możemy doczekać się powrotu i postaramy się złamać
ten 12-letni interwał. No i jak się Państwu podobało na Kaszubach? Mi bardzo. Ale kogo pytasz? Zapraszamy do komentowania i zapraszamy na Kaszuby. Tymczasem żegnamy się. Ale na pewno tu wrócimy. Ja jestem o tym przekonana. Także do usdrzeni Wam i do usdrzeni Kaszebę. Do usdrzeni.